Nie, to żartujesz sobie chyba teraz. Poczekaj. Linijkę, dawaj linijkę. Ale to przecież nie było tak, że ma to za kawę. A jak to jest headshot? No jak ty nie czekała? To się nie zalewa. Ej, słyszysz? Ej! Cześć, Wekleci, ekipa WK z tej strony. Witamy na pierwszych igrzyskach biurowych w tej firmie. Jest z nami dzisiaj 14 ochotników i my też weźmiemy udział w tych igrzyskach. Olimpijczyków. Przepraszam, olimpijczyków. I teraz pewnie się zastanawiacie, co się stanie, jeżeli wygram ja albo Robur. Bo jest nagroda do wygrania, symboliczny tysiak, także ogłaszamy. Tak? Więc co się stanie, jak wygramy albo Robur? Po prostu chyba bierzemy drugą osobę, która będzie za nami z najlepszym wynikiem. Myślę, że to będzie najbardziej uczciwe. Dobra, nie przedłużając. Zapraszamy wszystkich do konferencyjnej, gdzie odbędzie się start pierwszej konkurencji. Pierwsza konkurencja będzie to rzut samolocikiem. Tutaj mamy karteczki. Proszę, każdy niech chwyci swoją kartkę, złoży swój własny samolot. I to nie jest na czas, bo później jak z każdym ze swoim samolotem schodzimy na magazyn i przez całą długość magazynu pojedynczo rzucamy samolociki i dziesiątka najdalej, która wyląduje, przechodzi do drugiego etapu. Czy są jakieś restrykcje związane z tą konkurencją? Tak. Jakie? Trzeba mieć zajebisty samolot. Dobra i? I tyle. Dobra. Drugie pytanie, gdzie doleci i dotknie ziemi, czy jak po ziemi przesunie, to też jest liczone? Nie, to gdzie... tam gdzie wyląduje, fizycznie gdzie jest gdzie najdalej. Się zatrzyma, jest okay. Najdalej, nie? Żadnych ograniczeń co do składania. Żadnych ograniczeń co do składania. Wybierzcie, żeby nie było, że lepsze karki wzięliśmy. Jak się boicie to tego zrobić, to ja to mogę zrobić. Nie, ja to zrobię. Tak, mój szef padał równo. Musi być z jednej kartki. A musi to przypominać samolot? No właśnie, to nie wiem. Moja to nie wziął 7 kartek, zgniót je w kulkę i nie rzucił po prostu przed siebie. Kurwa, no nie, no chyba musi być samolot. Tak mi się wydaje. Samolot jak się rozbije, to jest taki pognieciony, nie? A, chciałem powiedzieć, że mieliśmy kreatywny pomysł, żeby zrobić kulkę i po prostu rzucić, skoro nie ma ograniczeń. Ale się okazuje, że parę osób już na to wpadło, więc chyba nie robimy tego. Dobra, wiem co robimy. Parę osób nie wpadnie, żeby go dociążyć. Kamieniem. Głośniej powiedz. Co mówiłeś, kamień? Bo nie wszyscy słyszeli. Owca tutoriala ogląda, bo ostatnio tylko przegrywa na gamingu w gry karciane. On będzie chciał wygrać dzisiaj, bardzo. Ja robię projekt Von Brauna. Kojarzysz pana? Dobra. Von Braun? Kurwa, to coś wyjdzie mi z tego? Co ja kurwa robię? Co ja zrobiłem? Kurwa, teraz tak. Jak go nazwiemy? Ty dawaj go nazwiemy Wagner. Wagner 647. Nie ma żadnych ograniczeń. Ja rzucam samolocikiem, ty po niego biegniesz i przenosisz go dalej. I potem na zmianę. Tak? Albo rzucasz i ja biegnę i podmuchuję. Ty, mamy wiatrak jakiś? On wygra to. Wiesz, że on to wygra. Rozjebał. Takiego chciałem stworzyć. O kurde, jaki spoiler ma. To nie zadziała, kolego. Nie działa. Testowałem różne techniki w podstawówce. To nie działa. Przez to będzie ci skręcał albo upadnie na dół. To zrobię tak. Nie działa, te ugięcia tutaj nie działają. Zaufaj. Nie działają. Patrycja ma bardzo dobry. Dobra. Kurwa, Wagner jaki. Nie no co? Liczę na niego. No serio, liczymy na ciebie, skurwysynu. Masz dolecieć najdalej. Tako? Czy przesadziłem? O co? Kurwa, no krzywa trochę mi wyszło. Nie, to jest top 1. Zaraz po moim oczywiście. Ty czemu wyszedłeś? A trzeba ten. On poszedł kupić samolot. On kupił go. Przetestował. Jak sobie rozwalisz czubek? Za mało jest nośnej siły. Ale on może po ziemi. Musi mieć nośność. Nie masz w ogóle. Nie, zobacz. Nie boisz się, że tu masz więcej tuszu? No. Markera i będzie cięższy? Nie, spójrz na niego. O kurwa, dobra, nieważne. Myślisz, że rakieta dlaczego wygląda w ten sposób?
Tak, więc zacząłem wyginać, żeby się zjechać. Ej, ale rakieta, zwróć uwagę, że ona ma odrzut, a ty tutaj nie masz odrzutu, jak więc nie? Ty szybujesz, więc nie, najbardziej ja bym szybuję, patrzył na szyb... odrzut, ja go rzucę siłą. No ale potem nie masz, nie masz ciągłego odrzutu. Ale nie znaczy nie jesteś ciągle. Bardziej jak szybowiec, czyli... Nie muszę być najlepszy, muszę być lepszy od 6 osób. Jak uderzy w palety... To się rozbił. No nie wylądował na pasie chyba wtedy. Tak będzie... Nie było tego. Uderzy w palety się i wyląduje. No nie było tego. No to wtedy jest na pasie startowym i się liczy. Ale musi wylądować na pasie. Ma ktoś nożyczki? Pewnie, trzymaj. Idź biszla. Ja stąd go rzucę, kupa. Pamiętajcie, że samoloty muszą wyglądać jak samoloty, bo nie bez powodu się to nazywa konkurencją z samolotową, nie? Ale nie, no twój wygląda jak samolot. Ja pierdolę. Nie wiem, czy by miejsca tylko starczyło na magazynie. To jest chyba kula. Widzisz to skrzydło? Ale co to jest za samolot? Słuchaj, w regulaminie nie było nic na temat kształtu, jaki musi posiadać. Myślę, że ma skrzydła i można go uznać jako obiekt latający zwany samolotem. No, ja też no. UFO, no. Widzowie sami decydują, czy można to uznać za obiekt latający. Bezzałogowy. Każdy ze swoim samolotem zapraszam. Miejsce do lądowania, na pas. Samolot. To jest nasz pas startowy, na którym trzeba wylądować. 10 samolotów, które wyląduje najdalej, przychodzi do drugiego etapu. I żeby zademonstrować, idę na pierwszy ogień, a później już kolejeczką można się ustawiać. I lecimy, nie? But musi być, nie może przekraczać linii, tak jak w kręglach. A tu już ręką, jak sobie tam chcecie, nie? Wagner, skurwysynu, leć, kurwa, leć. No i się rozbił, skurwysyn. Czyli to jest dyskwalifikacja? Tak, no mój się rozbił, Wagnerowicz. Niestety, no tak bywa, że niektórzy nie potrafią lądować. No i zapraszam. Ja patrzę linię tutaj. Dobra. Jesteś gotowa? Samolot gotowy? Przystąp do rzutu. To jest jedyny twój rzut. Musi być idealnie złożony. No i się rozbił. Ej, zobacz! Brawo! Wylądował! Jak się wydziupnął. Teraz już nie ma czasu na takie rzeczy. On już jest w drodze, on musi wylądować. Boję się. Dobrze! Wylądował! To jest linia. Nie mam tego. Wyczucia. Gotowa? Nie. Moje chłopie. Patrz, że możesz podejść aż do linii, nie? Nie potrzebuję tak. O kurde. Ty, ale serio jestem ciekawy, bo tu jest konstrukcja solidna. No i tam, gdzie Wagnerowicz w ogóle lądował. Uwaga. Pamiętaj, że możesz to nie. No. O kurwa, mać! Aż mnie Bart zawolał. Jest winał chyba. Bardzo aerodynamiczny samolot. I wylądował. SpaceX. Na SpaceX, ladies and gentlemen. Tutaj powstaje. Bałem się mocniej, bo krzywo był złożony. Trochę kontrowersji. Star Warsy. Trochę kontrowersji, ale myślę, że docenicie moją kreatywność. No, tak się nazywa ten statek, Schwindel. Schwindel 647. Możesz go nazwać jak chcesz. Skurwysyn. Tak jest nie bardziej ciekawe. Jakoś niepotrzebne. To ma aerodynamikę do mnie. Ja? To jest przegięcie. To próbowo to przegięcie. No właśnie tak, nie ma nośności. Nie było nośności. A który jest rok? Von Braun to już wiedział 70 lat temu. Baba. A ty mówiłeś na górze, czy mój to leci na mnie? Ej! To mój to leci. Pamiętaj, że tutaj są wysokie loty. O kurwa. Jest potencjał. Był potencjał. Weźcie pod uwagę, że już chyba z czymś odpadło, nie? Co to kurry? Nie, to jest tylko design. To wygląda jak miniatura. Nie, ale to jest ciekawe. To jest rozdzielczość ciekawe. Miniatury. W sensie rafio.
Kataminę. To nie miniatura papka. Samolot miał to. Tam pierwsze dwa i tam dwa, nie? No i do Wagnerowicza dołączył. Kamil, upuść go na ziemię po prostu. O kurde ty, ciekawe lądowanie. Tego zawijaska to bym jakoś przypunktował. Brawo. Pamiętaj, że nogę możesz zamienić. No kolego, tam przy ścianie. Raz, dwa? Nie, wiesz, wypadło kilka. Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy. Zostajecie tutaj, ja idę zebrać. No co to opowiadasz? Piąty. No poczekaj. Sandry. Von Braun, von Braun! Poczekaj. Linijkę, dawaj linijkę. Ale możemy... Edmund von Braun! Liczą się, ale to jest między nami rywalizacja. No to nie, no on jest dalej ten. Ten jest dalej. Ten jest skóra z niedźwiedzia. No ten jest dalej. No chyba tak, masz rację. Czekaj. Tak, 100%. No jest, jest, chyba trochę dalej, no. Tak, gratulacje. I Von Braun poza? Nie. Jeszcze się... A, zostaje. Dobra, dobra, dobra. Myślałem, że to już jest załama. Raz do kolejnego etapu. Przechodzi. Kamil WK. Dziękuję. XD. Pandlia. Myślałem, że to L, sorry. Von Braun. Sandra. Patrycja. A ja będę na rękę. Szwindel. Nie ma paczka, więc muszę go zastąpić. Mateusz. Logistyka. Reprezentant. I pierwsze miejsce. Trzeba docenić się. Zapraszamy na drugą konkurencję do kuchni. Mamo, nie mogę rozmawiać, że tam rzucam samolotem w pracy teraz. No dobra, pa. Drugi etap będzie dla was niespodzianką, ponieważ pomimo tego, że rywalizujecie, to ten etap podzielimy na dwie grupy, w których będziecie współpracować. Dwie grupy będą podzielone według dwóch najgrubszych graczy, czyli pana Czarzaka i pana Roberta. Wy sobie dobierzcie po cztery osoby, które chcecie do swojego składu. Możecie zagrać papierkami na rzece, kto wybiera pierwszy. Konkurencję na koniec poznają? Raz. Konkurencję poznać po konkurencji. Co bierz? Patryk? Ja stawiam na... Dobra, Pandzia. Nie chcę zdradzać taktyki, ale... Przyda się nam oszustwo. Dokładność się przyda. No. Będzie coś ważone. Sandra. Chyba tak, żeby był balans w filmie. To Patrycję bierzemy? Może awatar. Kamila, bierzemy. No i Mateusz do... A ty też jesteś? Nie. Jak zauważyliście, zostaliście podzieleni na dwie grupy pięcioosobowe. Czyli tu jest konkurencja? Spokojnie. Mamy bardzo poważny problem. Tak. Jesteś głodny. Pan Jarosław jest zmęczony i potrzebuje kawy. Co? Tej kawy. Najmocniejszej kawy. Trzeba zrobić kawę i trzeba ją dostarczyć do pana Jarosława. W drużynie pięcioosobowej jesteście w drodze do pana Jarosława tak poustawieni, możecie sami sobie ustawić taktykę jak, ale czas mierzymy grupy i najlepsza grupa przechodzi do finału. Mocna kawa, tak? Ale kawę robimy, sami. Czy już będzie przygotowana kawa? Kawę robicie. Mhm. Robicie kawę, musicie ją dostarczyć do... Woda już będzie zagotowana? Czy bierzemy stąd? Do. Można. Macie teraz chwilę na przygotowanie się, jak sobie się podzielicie. Pamiętajcie tylko tyle, że w trasie każdy musi dostać kubek. Że każdy z was musi dostać kubek, przejść chwilę i dostarczyć go drugiej osobie. Nie ma. Nie ma smak kawy? Nie, nie, nie. Po prostu kawa musi być dostarczona. Macie jakiś pomysł? No. Ja chcę kawę. No jak to powiem, mam ją zrobić? Możemy przynieść kawę po prostu, a ja bym aż tak nie świętował, bo nie przejść. Numer do Jarka? Damy mu 500, jak wygramy, czy tam 250, a szybko zbiegnie do nas. Też jakaś opcja. Zróbmy, żeby zaleć kawę na górze. Dobry pomysł. Tylko musimy zacząć gruzy. Nie, już zaczynamy piersi. Kurde. Niestety nie udało się. Oni będą widzieć, jak my robimy to? No właśnie, nie wiem. Chyba, że ich zamkniecie gdzieś. No właśnie, mogę was zapytać, żeby nie widzieli. Zakrzew. Zamkniecie ich, żeby nie podpatrywali taktyki? Chłopie, oni są zajęci swoją... Ale jak robisz pierwszy? Możemy, no. Zrobimy. Dobra. Jest coś takiego, że no jakoś jestem długi,
No to spaję tutaj, biorę kubek i od razu go wsadzam tu. Podać do ręki. Na pewno mniejszy będzie szybciej się napełniał i czymś trzeba przykryć i biec. Kurde, to mogę nie. Żeby się nie wylało. Bo no ja to mogę nie. Nie, albo mówiłem, że się nie musi wylać? Nie. A musi być w shakerze, możemy zrobić i go zakręcić. No, ale było, że ma być zwykła, normalna, klasyczna kawa. No. Pijesz kawę w shakerze? Rzadko. I z nią biec już tak. Ja na górze będę biegła, także. Ej, możemy, a może mieć dwie osoby, że druga osoba weźmie większy kubek i tam będzie miała po prostu grzątek i zalejemy drugim kubkiem, tak? To jest dobry pomysł, czyli jest start, słyszy to osoba na górze, już zalewa wrzątek, jedna osoba już trzyma na łyżeczce kawę i stoi przy osobie, co nalewa wrzątek. I na przykład ktoś już biegnie stąd z kubkiem, więc wy już tylko czekacie. Powiedzmy, ja wbiegam z kubkiem, pyk. A nie może... A nie, sorry, kubek jest na górze. Może być na górze, czy nie? Czy są jakieś zasady? Gdzie mamy kubek mieć? Gdzie mamy kubek mieć? Czy się od momentu wlewania wody do okej, dobra. Kubka. A może mieć jeszcze jakieś inne naczynie? Myślę, że pan Jarosław chce dostać kawę w kubku, a nie w naczyniu. Tak, ale dla was, nie? Możemy korzystać z dwóch kubków? Możemy. Mamy tu trzy kubki. Daj go już, tam Robur szuka. Ale to jest, wiecie, jeden dla jednej na drugi dla drugiej. Ale po prostu startujemy tutaj, tak? Tak, tak. Może ja wsypuję kawę, zaleję, podam tobie dobra, i dalej. Dobra, dobra. I ja na schodach podaję to. Już na górze stoi, już ma tak palec na wrzątku. Już ma. I tylko ktoś podbiega. No tak. Wrzątek. I na przykład... Jedna osoba biegnie z kubkiem i jak będzie nalwany wrzątek, to druga osoba będzie musiała już przygotować na łyżeczkę kawy. Czyli zgrały to wszystko przy dystrybutorze na górze. Nie wiem, czy to można zabrać. Czy jest tutaj, nie można sobie zabrać? Można to zabrać? To musi być tu? Tu się robi kawę, no. Tu robimy kawę. No nie, no wy zaczynacie. Tak mówiłeś i tam. No, że my zaczynamy, bo my chcieliśmy drudzy. Jak chcecie pierwsi. Nie, my drudzy lepiej. My drudzy. Czyli wy zaczynacie. Nie. Tak, nie, bo... Nie? Dobra, i tak nie będziemy widzieć. Czyli co, nie możemy tego wynieść, to? Nie możemy to wynieść. To jest pytanie, bo powiedział, że kawę trzeba tutaj zacząć. No to tutaj zaczniemy. A ty dobrze, masz cztery. Kto będzie nalewał wrzątek? Na górze? Tutaj, bo tutaj musimy. Tutaj musimy? No musimy. A nie musimy. On powiedział, że zacząć tutaj trzeba. No to tutaj wsypujecie i ktoś biegnie na górę. Zakryjemy kubek serem, nie? To jest ser. Można go zakryć, żeby się tu się robi kawę. Nie mogę wziąć... Nie, tu się robi kawę. To jest... Zasady są każdy dla każdego tak samo. A nie mogę wziąć z tego taki wiec tym na górę? Nie, tu się robi kawę. Nie mogę tam wziąć kawę. Nie, tutaj musi być zrobiona kawa. Tu jest wasz start. A meta jest pana Jarka. W takim razie, jeżeli wy jesteście jako drudzy, poproszę was o wejście do biura, ponieważ nie chcemy, żebyście wiedzieli. No, czyli tak nie miało to znaczenia. Mamy ją postawić czy do ręki? Postawić na biurko do pana Jarka. Dobra. No to robimy pół kubka z racji tego, że to jest mocna kawa i idziemy na górę z tym. No tak. Bo potrzebuję szybkiego pobudzenia, nie będziesz wiedział godzinę i piwa. Espresso. Czas po kubka, kto nalewa, Kamil? Jeszcze ktoś musi, może by się rozstawić po firmie, żeby ktoś stał na przykład w połowie schodów i odebrał kawę i biegł dalej, nie? Może tak być. Czy to ma sens w ogóle? Nie wiem. No może tak być. Może tak być. Że tutaj, nie wiem, ty wsypujesz, ty nalewasz, ktoś nam przynosi i ty mówisz do Jarka. Ale serio bym nie zalewał dużo, bo to jest... Chyba, że zrobimy tak, że ja zacznę wrzątkiem. I trochę zimnej wody dolejemy, żeby ktoś, kto będzie biegł z kubkiem, nie będzie się bał. Wciąż się zastanawiam, co mogło być jeszcze ukryte, co można zrobić, czego nie zastanowiliśmy się. Nie może być tak proste, że po prostu robimy kawę i idziemy, bo ona się po pierwsze rozleje, będzie wolno. Jak przyspieszyć? Kawa musi być tu zrobiona. Wciąż się nad tym zakryciem zastanawiam, żeby przykryć, żeby się nie polewało. Oni będą gotowi do startu, wy musicie już wejść do... Pamiętajcie, że podczas drogi do pana Jarka każdy musi, bo to jest jak sztafeta, nie? Każdy musi podać kubek drugiej osobie. Każdy musi mieć kontakt z tym kubkiem. Dobra, no to jeżeli ja będę wsypywać, to będę później na samym końcu, żeby mu po prostu podać do nie, bo tutaj musimy wszystkie wykorzystać. Słuchajcie, ale możemy podać tak. Możemy tutaj cyk i lecisz na górę. Ważne pytanie. No też dobra. Do którego poziomu musi być zalana kawa? Może markerem zaznaczysz. O!
mało, to wiesz, popsuje. No więc co, kurwa, już chciałeś kombinować? Nie ja, to nie mój pomysł. Kurwa. To nie mój pomysł. Uj. Dobrze, musi być linia, bo no, za łatwo by się biegło, to też popsuje, wiadomo. Nie, to żartujesz sobie chyba teraz. No. To, jest moc, to jest mocna kawa, to nie trzeba tego dużo. Są żarty. Pan nie musi dużo sypać, ale... Obawiam się, że je pan Jarosław może ducha wyzionąć po tej kawie. I kawa sypiesz, mu siądzie. Sypiesz mało, dlatego to jest jedna łyżeczka. Ile łyżeczek musi być? Nie ma. Dobra. Jedna. To dobra. Jeszcze raz, dajcie taktykę. Przeżył. Dobra, idziemy stąd, wy tutaj robicie, podajecie mi szybko i ja wam oddaję, tak? Polejemy sobie i ty bierz... Ty bierzesz już nalewać wrzątek, ja my już mamy gotową. My w tym... Bierzesz kubek, nalewasz wrzątek. Jak będziesz biegła, to przepnij kubek troszeczkę w tą stronę. Bo jak dasz pen, to w tą stronę ci poleci. Nie, to nie działa, ja jestem na obcasie. Zdejmij buty, na pewno będzie ci tak. O tak, no. Nie, będę biegła po prostu. Nie rozpędzi tak człowiek, bo to... No, palnie, od razu. Nisko i na nogach i stabilnie. Bez kroku góra-dół, to wtedy się nie wyleje. Może się okazać, że my zaczniemy lepiej przejść. Tak przed startem już jesteśmy rozstawieni. Linki. A, okej, okay, to będzie widać, dobra. Trzeba... Jakieś linki zrobię, że trzeba było. Biegniemy, musisz zejść pod czasem, nie? Rozstawmy się tam, rozstawmy się tutaj i już wykorzystamy. Ale to umówmy się znaczy tak, że startujemy stąd, tak? Bo ja mogę już sobie wziąć... Czas leci od momentu, jak już zacznie lecieć woda. Aha, bo już to zase... Panowie, jest tak, jest start i ty podasz. Ej, tak, ale... O tak, ale zaczyna się odlania wody, czyli sobie... Czas odlania wody, no. Czyli sobie przygotuję teraz. Chowamy się. Przeszkody masz. Przeszkody mogą mieć, bo to jest naturalna rzecz teraz. No tak. Nie, że czekamy. No. To jest oni pierwsi, to jest kara. No tak. Ej! Już znają, muszę zacząć. Po to były kamień, papier... kamień, papier, żebyście teraz mieli przeszkody. Przegraliście, zaczynajcie. Jakie przeszkody? Przeszkody macie dodatkowe. Nie, to... Nie ma przeszkód. Że nie ma jak przejść. Dobrze, że przyznajecie o tym, kiedy jesteście gotowi. No tak. Nie pan Robert. Zawsze wstępujemy kiedy kawę? No, kiedy chcesz. Przed konkurencją? Konkurencja zaczyna się w momencie, kiedy tam zacznie się lać woda. Czy jeżeli bym dostanie się na przykład pół albo mniej niż pół, to czy to się liczy? No nie, liczy się czas. No to... Ale to już wiecie, no pan Jarek będzie niezadowolony, że dostanie mało kawy. Dobra, to zrobimy ją potem kolejną. Tylko zrobimy nie za gorąco, żeby się nie pogodziła. Dajmy sobie wszystko po prostu. Trudno, to poczekajcie, żeby tam było pusto. Jest pusto podobno. Myślałem, że to ty idziesz. Od momentu lania gorącej wody leci czas. To trzy? Trzy, dwa, jeden. Poszło! A przesuń tak, może da się innej leci w moją stronę. Żeby mi od razu... To na raz. No właśnie. Dobra, przestań. Dobra. Ty musisz wziąć? Szybciej. Jedziesz. I szybko, dziękuję bardzo. Kurde, super szybkie to było. 41 sekund, 32 milisekundy. Dobrze, dobry wynik. Myślę, ale można było dośrubować jeszcze od ciebie. No, zobaczmy, nagraj ile jest w kuchu, nie, żeby nie było. No i pracy nadaliście dla pana Jarka. Musi teraz ale przetrwać. Człowieku, jak wypije tą kawę, to będzie całą noc tu siedział. Muszę przygotować sobie, bo to wpierw od wody. Pewnie tam ci... Myślałem, że nie nasypali tyle kawy, że to był bardziej jakiś budyń niż kawa, ale nasypmy tej ile klasycznie powinno być. 3, 2, 1, start! Nie będę wiedzieć raz, co myślę. Podczas biegu.
kurde. O, co dolałeś? Ale będzie sprawiedliwie, bo tam pianka jest jeszcze. Chyba dużo jest jak coś. Luz. Dawaj, co, więcej dotarło naszej kawy. Więcej dotarło. Jakaś taka cieplejsza? O, może zimną się nalali tam. Ty, czekaj, świder w kurs. Wylali może. Może co ci wylało. Zimną dali? A to testuj, bo ty też musisz akceptować. Tak? Kurde. To ja nie znam reguł, co nie? Czekam. Jestem miło zaskoczony. Musimy wygrać, Mateusz, piona, ale podanie. Musisz zobaczyć, czy ci wymieszali. Czy na dnie nie ma osadu? Góra! Ale dobra jest ta biała, nie? Ale dobra jest ta w białym kubku. Jest dobra. No, w białym kubku nie dość, że cieplejsza, to jeszcze mocniejsza. A ta w czarnym to taka lura. Jeszcze gorąca, wiesz, że mi doniosą. A te kubki dobrze izolują. Witam wszystkich olimpijczyków ponownie. Jesteśmy już tutaj po drugiej rundzie. No i po pierwsze chciałbym pogratulować sprytu, taktyki i tak dalej. Wszystkim. Po pierwsze chciałbym spytać, jak myślicie? Która drużyna była lepsza? No my, przez te schody. No to zrobili to samo. Ale nie wiesz co robili. No prawda. Nie wiesz co robili. Ja wierzę, że my żeśmy. Znaliście z jednego wężyka? Czy z dwóch naraz? Jednego. Bo my z dwóch naraz znaliśmy. O, ktoś tutaj stracił czas chyba. Ale dlatego była zimna i Jarkowi nie smakowała. O właśnie. A wasza się Jarek. Jarek to powiedział. Tak. No wyjście nie było tego, że ma chłodną kawę. Że to ma? No chłodną kawę. A jak to jest headshot? No jak ty nie czekała, to kurwa. No się nie zalewa headshota. Na szczęście samo poczucie Jarka nie było uwzględnione w zasadach konkurencji. Zobaczymy, sędzia. Ale no wydaje, no właśnie, miała być normalna kawa, czy normalna kawa jest taka letnia, ja pilę nie była normalna. Panie i panowie. Nagle wszyscy piją. Panie i panowie, tu i tak chodziło o czas. Bo pan Jarek był bardzo zmęczony i chciał bardzo szybko tą kawę. A deep shot jest bardzo dobry, nawet zimny i ciepły. Czasy były zbliżone i były bardzo bliskie. Bardzo? Tak, ponieważ każdy uzyskał czas w granicach 40 paru sekund. Tylko teraz, który czas był kogo? To teraz powiedz o ile mniej więcej różniły się czasy. O 4 sekundy. O, dużo. Dużo. To nie, to my wygraliśmy, bo ja wiele wygraliśmy. To nie ma szans, jeżeli każdy miał 40 no. Z przodu. Nie, o jeden to bardzo długo nalewał mi tą kawę. Dobra. Zwycięża team, który tutaj zapisałem. Oj. Prawie się uchyliło, co? Rąbka tajemnicy. Ale nie. No dawaj, bo jeszcze nie wiem. Jee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 e
już nie jesteśmy przyjaciółmi. Od tego momentu. Ostatnie wyciśnięcie dłoni. Ostatnie. No to co? Do roboty. C'est la vie. Nawet długi nie pomoże. Gratulacje. Dzięki. Fajne. No lecz jak tak bardzo musisz. Dzięki. Idzie kawo nasze. Wyłączyłem dystrybutor, żeby ciepłej wody nie było, bo po co prąd marnować? No tak. Ej, słyszysz? Ej! Chciałem mu powiedzieć, wypierdalaj, bo jeszcze się A może wróci? Finałowa konkurencja, a w nim nasz finalista główny. Nic tam nie było. To jest nasz finalista.
To jest nasz finalista. Finałowa konkurencja polega na tym, że tutaj mamy całą długość z biura i po kolei wykonujecie rzut tą oto zgniecioną puszką grejpa bezkofeinowego do kosza. Trafiony, zaliczony, następnie odległość się zwiększa. Eliminujemy po kolei. Nie trafiasz, wypadasz i z każdą kolejną. A jak trafi jedna osoba, cztery dni, to już od razu w pierwszej konkurencji pierwsza osoba wygrywa? Ja nie chcę być pierwszy. Nie wiem, jak się dogadacie, ale ktoś musi zacząć, a ktoś musi skończyć. No i zajebiście. Zapraszam. Wylałem górną część. Ładnie tam wysypałeś człowieka. Tak. Dobra. Jeszcze zasypałeś. Raz. Nie, i na pewno nie. Daj się wysypił. Owca, przekazałeś Roburowi? Jeszcze się nie wychylił. Właśnie wychylił. Odszkadł, że chuja jeszcze wiesz, że kawa na dole się osadziła. Mówisz, że szpinter był. Tak? No to pogadamy sobie. Jeszcze. Na razie się skupiamy na finale. Już zaczynamy. Już zaczynamy. Gratulacje, gratulacje. Zero motoryki. Ty Patryk, ty tak wręcz. Wiesz, ty stąd. Zero koordynacji ruchowej. A to zasady przewidują? Ja nie przewidziałem na przykład. Nie przewidziałeś, czyli nie, to jest nie, legalne na przykład. To, ja, no, to jest legalne. No, tak, no. Tak. Jak nie przewidziałem, to jest legalne. Nie będę tak. Uważaj. Na rękę. Trójka została? O kurde, trójka najlepszy. Znosi ją, co? Znosi. To nikt nie zasługuje na wygraną, ale chyba. Chyba nie. No właśnie, dobra. To może być to. To może być to. Trzeba być pewnym bardzo wtedy. No. To samo miejsce. Jak ktoś się ogląda w kamerze, to widzowie nie wierzą, że nie wierzy. Nie trafiamy, nie? Serio? Może tak wyluzować? Czy tak ją znosił? Wszyscy bardzo proszę. Dobra, shop. Nie! Żartowałem z tym puszką, jak są. Troszczyk emocji. No. Wiesz, wygrania ja taką. Ty! Nie bez powodu to jest finałowa konferencja. Ciężko niż myślałem. Czy to samo leczniki było łatwiejsze? A można kopać? Można kopać? Jak widzę, to ty wiesz, ty na sobie wiesz, że mi tak mi nie zadajesz w sumie. Kurde, bardzo... Ja już taką obojętność zyskałem przy tym, że już się przyzwyczaiłem do tego stresu, że już w ogóle... No i czy Patrycja wygra, jak myślisz? Wygra, wygra. Co ty gadasz? Jak myślicie? Wygra Patrycja, czy wygra. Remis? Remis, bo nie wiem, chyba tego czeka. O!
Gratulacje, wygrałaś symboliczny 1000 zł od WK Spółka ZOO. Byłaś najlepsza dzisiaj. Świetne uczucie, co? Zobacz na nas, na tych wszystkich pachołów, co z tobą przegrały. Bardzo się cieszę. No. Jeszcze chwilę, jeszcze czerp satysfakcję, popatrz jak przegraliśmy z tobą. No. Zobacz na nasze miny, że niby jest git, niby się cieszymy. Czuję się świetnie teraz. Fajnie, fajnie, cieszę się, że wygrałaś. Oficjalnie. O, ale super. Gratulujemy.